Witamy Państwa bardzo serdecznie już po raz drugi dzisiaj ze studia targowego, które Telewizja Toja zbudowała w hali MTL przy Alei Politechniki 2, nowa hala, i 23. targi Intertelekom. Remigiusz Mielczarek. Kamila Basińska-Tercjak. Nowa hala przy Alei Politechniki 2 to hala, która ma 5700 metrów kwadratowych po to, by tutaj mogli pokazywać się wystawcy. Ponad 1000 metrów powierzchni konferencyjnej i takie konferencje również na tych targach będą się odbywać. Ale w tym naszym dzisiejszym spotkaniu będziemy mówić o czymś zupełnie innym. Nie o konferencji, ale konferencji, którą można przeprowadzić przez telefon całkiem niedrogo, bo mówić będziemy o telefonii internetowej, o VoIP-ach. VoIP to jest podobno takie sformułowanie, które od kilku lat znane jest doskonale wszystkim biznesowym, przede wszystkim użytkownikom telefonii internetowej, bo o to chodzi, że w internecie znalazło się także miejsce na usługi telefoniczne, stricte telefoniczne. Po prostu, być może z tego powodu, że są trochę tańsze, być może dlatego, że są nowocześniejsze i lepsze jakościowe. Jakościowo dość powiedzieć, że tych usług tutaj na targach Intertelekom jest sporo. One są pokazywane w różnych wariantach cenowych także. To jest na pewno dosyć istotne, bo wszak pilnujemy tego, by rozmaite nowości elektroniczne również docierały do nas za niższą cenę. Już za chwileczkę przeniesiemy się na stanowiska wystawców i rozmawiać będziemy o takiej właśnie ofercie. Chcemy jeszcze tylko dodać Państwu, że dzisiaj podczas targów Intertelekom, które rozpoczęły się i potrwają 3 dni, mamy prawie 40 wystawców, więc są to spore targi jak na tę nowoczesną branżę. No i można też powiedzieć, że z całą pewnością każdy spośród zwiedzających może znaleźć coś dla siebie. A teraz rozszyfrujemy dla niektórych może magiczną nazwę VoIP. Naszym gościem jest pan Dariusz Nowakowski, dyrektor handlowy firmy Business Telecom Poland. Dzień dobry panie dyrektorze. Od razu pana zapytam, czy pojęcie VoIP, czyli telefonii internetowej, to już jest pojęcie przestarzałe, czy takie po prostu, które no właściwie każdemu użytkownikowi tych nowoczesnych elektronicznych usług jest już bliskie? No, wydaje mi się, że już jest bardzo bliskie. Technologia Voice over IP jest bardzo modna w firmach i również u klientów indywidualnych. No, usługi telefoniczne w ogóle są dosyć kosztowne. Operatorzy zarówno stacjonarnie, a przede wszystkim ci nie kablowi, to się wręcz ścigają na te wszystkie oferty. Jeżeli chodzi o VoIP, wy jesteście specjalistą i stąd ta dzisiejsza wasza obecność targowa, 2 grosiki. Na czym polega atrakcyjność tej oferty? No, sama cena, 2 grosze za minutę rozmowy do wszystkich operatorów stacjonarnych w Polsce i usługa jest dostępna na dowolnej bramce centrali IP, którą ma klient lub bezpłatny soft, który może mieć klient indywidualny, więc technologia wdrożenia jest bardzo znikoma. 2 grosze rzeczywiście nie brzmi to zbyt brutalnie, można tak powiedzieć. To jest taka oferta konkurencyjna, że tańsze się na rynku nie znajdzie, jak pan uważa? Znaczy tańsze, jeśli chodzi o per minuta, może nie być, tak? Mamy też usługę całkowicie za darmo, za minutę rozmowy. Jest wówczas abonament. Firma płaci abonament 99 zł i ma rozmowy nielimitowane też do wszystkich operatorów stacjonarnych w Polsce. Taki jakby wybór. Ciekawostką jest też to, co pańska firma proponuje, jeśli chodzi o połączenia międzynarodowe, prawda? Bo też to należy potraktować oddzielnie, jako element oferty, który jest oryginalny i który też nie co dzień spotyka się w pomysłach na usługi podobnych firm. Tak, nasza firma jako pierwsza w Polsce prowadziła rozmowy nielimitowane do krajów Unii Europejskiej, również i do całego świata. I za różny abonament mamy połączenia nielimitowane, na przykład do Unii Europejskiej, do Rosji, do Stanów Zjednoczonych, również na telefony komórkowe. Panie dyrektorze, czy pańskim zdaniem internet używany do połączeń telefonicznych to jest przyszłość telekomunikacji światowej, czy może jedna z dróg tylko, która gdzieś się rozwija? No bo tej telefonii to mamy kilka już rodzajów. W zasadzie trudno sobie wyobrazić świat bez telefonu komórkowego, ale spokojnie można wykorzystywać internet, prawda, jako źródło przesyłu. Tędy pójdziemy? Również też. Mamy też aplikację na telefon GSM-owy dowolnego operatora i możemy rozmawiać przez sieć GSM-u w technologii Voice over IP. No to ja życzę panu udanych targów. Mam nadzieję, że ta oferta spotka się z dużym zainteresowaniem. Na nasze kolejne spotkanie zapraszamy o godzinie 25, a wtedy między innymi powiemy o tym, czy w branży teleinformatycznej potrzebne są roboty. Okazuje się, że są. Do czego mogą służyć i komu mogą się przydać? No właśnie spotkamy się między innymi z taką firmą, która wykorzystuje roboty do usług, które oferuje. To w naszej następnej relacji. Ja chcę tylko przypomnieć, że dziś do późnych godzin wieczornych spotykamy się z Państwem i opowiadamy, co ciekawego dzieje się na targach Intertelekom. Do zobaczenia. Do zobaczenia.